W dzisiejszym serwisie sportowym przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze jedną wiadomość. Teraz przenosimy się już do Jankowa Przygodzkiego. Tam bowiem występuje drużyna Młodziczek, która prowadzona przez trenera Albina Bednarczyka gra z powodzeniem w rozgrywkach Ligi Wielkopolskiej. Tegoroczny sezon jest już kolejnym, w którym zespół Młodziczek Baryczy Janków Przygodzki występuje w rozgrywkach Ligi Wielkopolskiej. No i ponownie podopieczne trenera Albina Bednarczyka radzą sobie doskonale. Zawodniczki z Jankowa Przygodzkiego udanie przebrnęły przez fazę eliminacyjną i ćwierćfinałową. Teraz Barycz znajduje się w półfinale Mistrzostw Wielkopolski. Wykonaliśmy w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużą, ciężką pracę i efekty tego są, bo w tym roku już jesteśmy w półfinale Mistrzostw Wielkopolski. Młodziczek, także w najgorszym wypadku zajmiemy 6. miejsce. Trener siatkarek z Jankowa Przygodzkiego podkreśla, że kolejne udane występy jego podopiecznych nie są dziełem przypadku. Sukcesy są bowiem efektem ciężkiej pracy, którą wykonują zawodniczki. To są dziewczyny, które nie zostały w żaden sposób wyselekcjonowane. One, te, które wszystkie chciały grać z jednej praktycznie klasy, z dwóch roczników, są w tym zespole i no, nie ma co ukrywać, że z takim zespołem jak Augustynki, z którym przed chwilą grałyśmy, różnica wzrostu, która jest no, bardzo znacząca, odgrywa kolosalną rolę. Mimo że z naszymi dziewczynami niektórzy trenerzy mówią, że ciężko jest wygrać, bo u nas gra 6 libero. Wszystkie dziewczyny potrafią naprawdę świetnie się poruszać na boisku, są bardzo, bardzo sprawne, szybkie. Rywalizację w półfinale Mistrzostw Wielkopolski Barycz rozpoczęła w sobotę we własnej hali. W Jankowie Przygodzkim odbył się bowiem pierwszy z trzech turniejów. Obok gospodyń w imprezie uczestniczyły jeszcze drużyny Sparty Złotów oraz Augustynek Kalisz. W inauguracyjnym pojedynku jankowski zespół zmierzył się z Kaliszankami. Emocji w tym spotkaniu nie brakowało. Pierwszą partię Augustynki wygrały 25-20. W drugim secie emocje były jeszcze większe. W pewnym momencie Barycz prowadziła z faworytem 18-14. Końcówka tego seta należała jednak do kaliskiej szóstki, która wygrała 25-19 i cały mecz 2-0. Dziewczyny stanęły na wysokości zadania. I spotkanie się w półfinale Mistrzostw Wielkopolski z takim renomowanym zespołem jak Augustynki Kalisz, które są wicemistrzyniami z ubiegłego roku, no stawiał dziewczyny tutaj nasze na pewno już z góry na straconej pozycji. Jednak przegrane do 20 punktów w dwóch setach, myślę, że nie mają się czego wstydzić dziewczyny. I był moment w drugim secie, że nawet prowadziły kilkoma punktami, ale no niestety psychicznie nie udźwignęły ciężaru. W drugim sobotnim pojedynku rywalem siatkarek Baryczy była drużyna Sparty Złotów. To był kolejny wyrównany mecz. Ten jednak pojedynek zakończył się także sukcesem rywalek. Sparta wygrała 2-0. Kolejne turnieje półfinałowe odbędą się w Kaliszu i Złotowie. Awans do wielkiego finału wywalczą dwie najlepsze drużyny. To była ostatnia informacja w dzisiejszym wtorkowym serwisie sportowym.